Dzień dobry, tutaj Tomek ze Skyphoto Pro. Na tym krótkim filmie chciałbym pokazać, w jaki sposób prawidłowo uruchamiać naszą platformę Hexacopter do lotu. Prawidłowe uruchamianie ma bardzo duże znaczenie, ponieważ chroni nas przed interferencją z różnymi innymi falami 2-4 GHz. Tak więc przystępujemy do akcji. Pierwsze co robimy, to sprawdzamy, czy wszystkie przełączniki na radiu są odepchnięte od nas. Każdy po kolei w górę sprawdzamy, tak? Są od nas. Następnie sprawdzamy, czy lewa wajcha jest na dół. Jest to wajcha od gazu, tak? Musi być na dół. Potencjometry, kiedy będziecie to widzieć u siebie na radiu, każdy potencjometr ma kropeczkę na samej górze. Ona musi być w położeniu neutralnym, czyli na samej górze. Kropeczka w górę. Ok. Czyli jeżeli mamy już to sprawdzone, włączamy radio. Dla tych, którzy mają na radiu zapisane więcej niż jeden model, najpierw pojawi się ekran z wyborem modelu. Wybieramy model tutaj tym wskaźnikiem okrągłym. Przejeżdżamy dookoła palcem i zmieniają nam się poszczególne pozycje. Wybieramy swój model, którym będziemy latać, oraz potwierdzamy, wciskając przycisk RTN. Dobra. Teraz usłyszeliśmy, że model został prawidłowo wybrany i możemy przystąpić do uruchomienia koptera. Sprawdzamy, czy bateria jest przymocowana dodatkowymi rzepami. Uchroni nas to przed tym, że bateria podczas lotu przesunie się w prawo bądź w lewo, zmieniając punkt ciężkości koptera, co znacznie może wpłynąć na charakterystykę lotu, a nawet na wypadek, jak kopter może spaść. Ja sprawdzam to w ten sposób, podnosząc na dwóch palcach całą konstrukcję. Widać, że ona troszeczkę przechyla się do tyłu, tak więc przesunę baterię nieznacznie do przodu. Ponowne sprawdzenie. Ok, teraz jak widać, platforma nie przesuwa się do tyłu bądź do przodu, więc mogę zapiąć rzepę. Platforma jest już sprawdzona, teraz przystępuję do uruchomienia, do podłączenia zasilania. Po podłączeniu akumulatora czekamy około od minuty do trzech, ażeby całość elektroniki miała odpowiedni czas na uruchomienie się, na złapanie dobrego sygnału GPS. Obserwujemy tutaj wskaźnik LED-owy, który nas informuje, jaki jest stan uruchomienia całej platformy, a w szczególności ile satelit GPS ma kontakt z naszym odbiornikiem GPS tutaj. A więc teraz mamy mruganie światła zielonego. Oznacza to, że platforma uruchomiła się prawidłowo i zapisała po raz pierwszy swój punkt startowy. Platforma zapisze drugi raz punkt startowy po znalezieniu 9 bądź więcej satelit GPS. Teraz można uznać, że platforma uruchomiła się prawidłowo. Co teraz robimy? Będziemy teraz kalibrować kompas. Aby to uczynić, mamy przełącznik trzypozycyjny. On u Was na radiu będzie oznaczony tak jak na moim, GPS Attiman. I przełączając ten przełącznik 5-6 razy szybko góra-dół, wprowadzimy sterownik NAZE w tryb kalibracji kompasu. Więc
przystępuję do tego. Jak widzimy, dioda zmieniła swój kolor na pomarańczowy, oznaczając, że możemy przystąpić do kalibracji kompasu. Taka uwaga. Pamiętajcie, żeby w kieszeniach nie posiadać kluczy, telefonów czy magnesów, ponieważ one mogą wpłynąć na to, czy kompas zostanie skalibrowany prawidłowo. Więc ja wyciągnę swoje rzeczy i przystąpię do kalibracji. Podnoszę platformę poziomo i kręcę się z nią w lewo. Tak długo, dopóki dioda nie zmieni kolor na zielony. Ona zmieniła już teraz kolor na zielony. W tym momencie pionowo ustawiam platformę i również kręcę się z nią w lewo. Dobrze. Kalibracja kompasu przebiegła prawidłowo, o czym informuje nas dioda, mrugając światełkiem zielonym. Teraz jeszcze raz zapiszę punkt startowy, a żebym był pewien, że na zawierze ten punkt, w którym ona się znajduje, to jest jej punkt startowy. Ten punkt będzie używany w przypadku ustawienia trybu home lock, jak również powrotu do miejscu startu, gdy bateria osiągnie dany poziom rozładowania. Aby to uczynić, należy przełączyć trzy razy szybko przełącznikiem, który jest oznaczony jako OFF, POI, HOME LOCK. Wykonam to teraz. Jak widać, dioda znowu szybko mruga, informując nas, że punkt startowy został zapisany prawidłowo. Tak więc teraz możemy przystąpić do startu koptera. Jak należy uzbroić silniki? Silniki uzbrajamy w ten sposób. Dwie wajchy w dół oraz w lewo. I będziemy je trzymać około 5 sekund. W niektórych kopterach po uzbrojeniu automatycznie zaczną się kręcić śmigła. W innych kopterach, które nie używają standardowych sygnowanych przez DJI regulatorów, nie zauważymy tego obrotu. Te śmigła w ogóle nie zaczną się obracać. Ale to nie znaczy, że silniki nie zostały uzbrojone. One zostały uzbrojone, ale żeby śmigła zaczęły się obracać, będziemy musieli delikatnie ruszyć naszą wajchą w lewo. Ja więc przystąpię do uzbrojenia silników. Na dół dwie wajchy i w lewo. I silniki się uzbroiły. One automatycznie wyłączą się po kilku sekundach, jeżeli ja automatycznie nie dodam gazu. Tak? Więc jeszcze raz. Uzbroję silniki, dodam gazu i polecę 5 metrów do przodu. Odleciałem tym kopterem trochę dalej, ażeby było mniej słychać, a nie szum silników. Tak więc teraz pokażę, w jaki sposób skorzystać z funkcji Home Lock. Funkcja Home Lock ma za zadanie pomóc nam w ściągnięciu koptera wtedy, kiedy on jest aż tak daleko, że nie jesteśmy w stanie dostrzec, czy kopter leci w prawo, w lewo, do tyłu bądź do przodu. Przełączając w tryb Home Lock, kopter, obojętnie w jakiej znajdzie się pozycji, będzie leciał do nas, czyli do tego punktu startu, kiedy ściągniemy na dół wajchę prawą. Tak? Czyli odlecę teraz kopterem trochę do przodu, tak żebym nie wiedział, jak on się znajduje. Dobra, jest on tak daleko, obrócę go kilka razy prawo, lewo, w osi poziomej, obrócę go w osi jaw. Tak?
No i teraz teoretycznie nie wiem, w jakim ustawieniu on się znajduje. Włączam tryb Home Lock. Tutaj. Ściągam wajchę prawą do mnie. I kopter wraca do mnie po prostu, tak? Teraz, kiedy wiem, jak on jest już ustawiony w powietrzu, wyłączam tryb Home Lock oraz ustawiam platformę w żądanym przeze mnie ustawieniu i kontynuuję pracę. Jest to bardzo przydatna funkcja, która w wielu sytuacjach potrafi nam uratować sytuację, tak? Uratować to, że kopter nigdzie nie trafi w jakąś przeszkodę i nie ulegnie uszkodzeniu. Gdy kończy nam się zasilanie, a musimy szybko ściągnąć kopter do domu, żeby wylądować w miejscu startu. Kolejną przydatną funkcją, którą będziecie mniej stosować, jest funkcja inteligentnego sterowania, a mianowicie Course Lock. Co oznacza Course Lock? Course Lock oznacza, że wtedy, kiedy kopter działa w tej funkcji, on będzie pamiętał, gdzie jest przód, tył, lewo i prawo z miejsca startu. Oznacza to tyle, że jeżeli ja również obrócę sobie kopter, że teraz przód mam w lewo, to włączając tryb Course Lock, on będzie zachowywał się inaczej, czyli przód zawsze będzie do przodu, lewo w lewo, prawo w prawo, tył w tył, ale w sytuacji odniesienia do startu, tak? Czyli teraz sprawdźmy, jak to działa. Włączyłem tryb Course Lock. Przód koptera jest odwrócony w lewo, ale ściągając wajchę prawą do mnie, powinien inaczej lecieć. Tak? On teraz, można powiedzieć, leci lewą stroną do tyłu. Bo pamięta, gdzie jest przód, gdzie jest tył, gdzie jest lewo i prawo. Czyli obojętnie jak obrócimy kopter w osi jaw, w osi poziomej, to zawsze przód będzie w tamtą stronę, lewo w tą, prawo w tą i tył za mną. Wyłączam funkcję Course Lock i zobaczcie, jak on teraz będzie się zachowywał. Już tył jest tam, gdzie jest aktualny tył koptera, a nie do mnie. Mamy już omówione wszystkie najprzydatniejsze funkcje koptera. W tym momencie przystąpię do lądowania i na tym zakończymy ten film. Jak wygląda procedura wyłączania? No w odwrotną stronę, tak? Czyli najpierw wyłączamy kopter. A następnie radio. To wszystko. Dziękuję za uwagę.